Kolejne lotnisko coraz bliżej. Trwa budowa torów pomiędzy Tarnowskimi Górami i Zawierciem. Nowe połączenie pozwoli mieszkańcom tych miast na wygodny dojazd do lotniska w Pyrzowicach. Nie będzie za to praktycznie żadną alternatywą dla wszystkich tych, którzy dojeżdżają do Pyrzowic z Katowic, a takich pasażerów jest najwięcej. Podejmując decyzję, trzeba było wziąć pod uwagę przede wszystkim możliwości rozwoju portu, który dzisiaj jest drugim, trzecim portem w kraju i po zrealizowaniu tego połączenia będzie drugim lotniskiem w kraju, który będzie miał połączenie kolejowe, tak ważne z punktu widzenia rozwoju portu, pasażerów, ale także i pracowników. Prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na stacji Zawiercie powstał już nowy peron. Wybudowany został już też wiadukt kolejowy w miasteczku śląskim nad drogą wojewódzką 908 oraz autostradą A1. Jesteśmy na robotach końcowych na 30-kilometrowym odcinku pomiędzy Tarnowskimi Górami a stacją Siewierz. W listopadzie planujemy udostępnić ten odcinek dla pociągów obsługujących dwie bocznice kolejowe w stacji Siewierz i od 8 listopada przystępujemy do robót na odcinku od Siewierza do Zawiercia. Pociągi będą mogły tu jeździć z prędkością 140 km na godzinę. Wszystkie prace mają się zakończyć w czwartym kwartale 2023 roku. Koszt przywrócenia do ruchu częściowo nieczynnej linii kolejowej 182 z Tarnowskich Gór do Zawiercia przez lotnisko w Pyrzowicach to 600 milionów złotych.